W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o smutnym końcu współpracy Kate Moss z Top Shopem, o związkach tankowców z modą oraz o świnkach i kotkach. W kolejnym odcinku podcastu Style Digger. Dzisiaj zaczynamy od raczej smutnej wiadomości, czyli od tego, że Topshop podobno zakończył współpracę z Kate Moss. Kate Moss, angielska supermodelka, stworzyła dla nich wiele kolekcji, w każdym sezonie pojawiała się nowa i według mnie były naprawdę świetne. Bardzo często było tak, że z całej oferty Topshopu właśnie ta kolekcja Kate Moss podobała mi się najbardziej. Mimo tego, że krążą plotki, że poszło o podział zysków, najprawdopodobniej przyczyną zakończenia współpracy był spadek zainteresowania kolekcją, a co za tym idzie zmniejszenie się sprzedaży. Prawdopodobnie zostało spowodowane to tym, że klienci przyzwyczaili się do wizerunku Kate Moss we współpracy z marką, dlatego też sugeruje się to Topshopowi, żeby wykorzystał pomysł H&M i podjął współpracę z różnymi projektantami na różne sezony. Najbardziej prawdopodobną przyczynę... A skoro już mówimy o H&M... When H&M approached us to do this collaboration, they asked if I could actually translate the dream that we created at Lanvin to a bigger audience. It wasn't a project about a dress for less. I think that I love the idea that H&M was going luxury rather than Lanvin is going public. I thought it was a smart concept, so I say I do. Cała ta sytuacja skłoniła mnie do zastanowienia się nad tym, dlaczego właściwie ludzie chcą kupować ubrania, które projektanci projektują dla sieciówek. Przecież po pierwsze, to wcale nie jest tak, że ten projektant sam siada i na przykład jakiś tam, nie wiem, Wiktor czy inny Rolf i projektuje te ubrania, które potem są w sieciówkach, tylko zajmują się tym po prostu ich firmy. Też nie jest tak, że te materiały są jakieś wybitne, bo zwykle ludzie kupują drogie ubrania dlatego, że zależy im na jakości, ale te ubrania z tych kolekcji projektantów dla sieciówek są dokładnie takie same, jak te regularne ubrania w sieciówkach. Czyli wynika z tego, że co, że tych ludzi przyciąga tylko i wyłącznie znana metka i tylko dlatego są w stanie stać godzinami przed sklepem i wyrywać sobie ubrania z rąk. Najlepsze jest jednak to, że ja, chociaż teoretycznie jestem świadoma tych wszystkich mechanizmów, ostatnio zastanawiałam się w Topshopie właśnie nad jedwabnym kombinezonem, tak z jednej strony chciałam go wziąć, z drugiej strony wydał mi się niepraktyczny, a potem zobaczyłam na metce, że jest od Kate Moss i pobiegłam do kasy. Czyli wynika z tego, że ten, kto wymyślił współpracę projektantów z sieciówkami, naprawdę wiedział, co robi. Prawdziwy? Teraz coś dla niedowiarków i dla tych, którzy twierdzą, że moda jest to tylko widzimisię kilku paryskich krawców, a nie coś, co reaguje na to, co się w świecie dzieje i na jakieś aktualne wydarzenia. W najnowszym włoskim Vogue, Vogue Italia, właściwie jedno z moich ulubionych wydań Vogue, pojawiła się sesja inspirowana wyciekiem ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej. Właściwie nie wiem tak do końca, co autor tej sesji miał na myśli i co chciał nią przekazać, czy chciał zwrócić po prostu uwagę na problem, czy ma ona jakiś głębszy sens, ale tak czy owak bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ no, rzadko się zdarza, żeby reakcje mody na jakieś wydarzenia z nią niezwiązane były tak szybkie i tak oczywiste. Teraz dla odmiany po tych smutnych wiadomościach podam wam elektryzującego newsa, że w najnowszym wydaniu rosyjskiego Vogue biżuteria Chanel prezentuje świnka. Mówiłam, że to jest głupie. Ostrzegałam. Dzisiejszym mikrotrendem są bransoletki na ramię, takie jak nosiła Jasmina w Alladynie, przynajmniej wydaje mi się, że takie nosiła. Pojawiają się na blogach, pojawiają się na lookbooku, pojawiają się w różnych innych miejscach i są w ogóle częścią takiego większego trendu na dziwną biżuterię, czyli jakieś łańcuchy na ciało zaplatane w różnych dziwnych miejscach. I szczerze mówiąc, najbardziej mi się z całej tej tendencji podobają. Z kolei dzisiejszą polecaną stroną jest blog dwóch francuskich chłopców, którzy parodiują znane blogerki, jednak robią to w naprawdę ciekawy sposób, przede wszystkim dopracowane,
po drugie, no, są, moim zdaniem są naprawdę śmieszni, przynajmniej mnie bawią, a po trzecie, nikogo o tym nie obrażają i wydaje mi się, że osoby parodiowane też się dobrze bawią, oglądając niby swoje zdjęcia. Okazjonalnie serwują nam także niespodzianki. A może zrobię karierę na YouTube? Dzisiaj chciałam wam przedstawić styl włoskiej stylistki Ady Kokosar. Widać, że bardzo lubi lata 80. i często do nich nawiązuje swoim strojem. Jednak nie są to takie lata 70., jakie przychodzą nam na myśl po pierwszym skojarzeniu, czyli nie kolorowe, lateksowe stroje, ale takie właśnie codzienne, oversize'owe ubrania, na przykład przy duże żakiety spięte paskiem, podwinięte spodnie. Moim zdaniem wygląda to na niej bardzo dobrze, bardzo jej pasuje. Widać, że ma swój styl i że nikogo nie kopiuje. I myślę, że naprawdę warto poglądać zdjęcia, bo mnie na przykład bardzo się jej styl podoba. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. A na koniec chciałam was jeszcze zaprosić na mojego Facebooka facebook.com/stylediger. Do zobaczenia! Exactly, Concon jigs.